Toraco podejmowało Webpo Gdańsk w bardzo ważnym dla siebie spotkaniu. Zwycięstwo znacznie przybliżało deweloperów do awansu. Przez większość czasu wynik oscylował wokół remisu, a Toraco dopiero w końcówce zapewniło sobie upragnione 3 punkty. W grupie A FC Styrta Wrzeszcz potykała się z Redboxem, prowadząc już 2-0. Jednak szczupła ławka rezerwowych nie pozwoliła im dowieść do końca wygranej. Gospodarze rozgrywek zwyciężyli 4-2. Warto podkreślić, że jedną z bramek zdobył niezawodny bramkarz Darek Sikora, wybrany zawodnikiem meczu. W tej samej grupie walczyły ze sobą ekipy Telepiasta Przymorze i Sprawnych Inaczej. W pojedynku wyrównanych, wydawałoby się, zespołów do przerwy prowadzili Sprawni 3-0. W drugich 20 minutach potwierdzili swoją wyższość nad rywalem i wygrali 5-1, ale może nie wystarczyć to do awansu. Witam Sprawnych Inaczej, Michał Rojewski. I od razu mówię, że z Telepiastem Przymorze, z takim jakby rywalem w bezpośredniej walce o któreś tam miejsce, może niestety poniżej czwartego, ale będzie walka za to w tej pierwszej lidze po playoffie, po pierwszej rundzie. 5-1, wynik spoko jak dla Was. Jesteśmy zadowoleni. Pierwszy taki mecz w zasadzie na spokojnie zagraliśmy, także nie ma na co narzekać. Cały czas kadra nam się zmienia z meczu na mecz. Dużo kontuzji, dużo chorób, także cieszymy się, że w końcu udało się zebrać jakiś wyrównany skład, taki zgrany, i dzięki temu to zwycięstwo dzisiaj. Bo wy już macie za sobą remis z wyżej nazowanym nieco Goremem. Właśnie tam był te 4 bramki waszego ostatniego chyba transferu. Tak, dokładnie, i tam był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Brakowało tej ostatniej bramki, mieliśmy okazję, żeby jeszcze wygrać tam ten mecz. Niestety się nie udało, ale podgoniliśmy wtedy wynik i właśnie nowy nabytek wtedy się zabłysnął. To był jego pierwszy mecz. No i teraz gra z nami regularnie, także zdobywa w każdym meczu bramki. Jesteśmy zadowoleni, oby tak dalej. I teraz tak, pognaliście telewizory, to jest wasze, przypomnij, pierwsze zwycięstwo? W tym zimowym sezonie tak, 2 remisy i pierwsze zwycięstwo, także nie jest najgorzej, mogło być lepiej, jeszcze brakowało tego zwycięstwa ze Styrtą, też bezpośrednim rywalem, gdzie z kolei wygrywaliśmy 5-1, w pierwszej połowie też się skończyło remisem, także... Remisów, i to nie są remisy 1-1, było 5-5 i 6-6, zdaje się. 8-8. Tak. Słuchaj, ale to znaczy, że po tej pierwszej rundzie wy się ustawicie w takim szeregu, że będziecie jednak walczyć o medale w tej pierwszej lidze. Będziemy chcieli, taki jest nasz cel już. Patrząc na poziom tych drużyn, które są w czubie teraz, to niestety jeszcze trochę nam brakuje i trzeba trochę pograć ze sobą, żeby taki poziom osiągnąć. Także... Moim faworytem jest Aztek Ochorta osobiście. Tak, znamy tam chłopaków, także wiemy. Tak, dokładnie. Dokładnie, znamy chłopaków i wiemy, na co ich stać. No i niestety nie mieliśmy wczoraj argumentów na nich. Może kiedyś za sezon, dwa uda się wyrównany mecz z nimi zagrać. Tak, pozdrawiam całą drużynę Sprawnych Inaczej, tych, co dzisiaj byli, i tych, którzy siedzą w domach, się leczą, bo się mogli grać. No i całą ligę Redbox. Ja ci jeszcze zapytam, bo zobaczyłem tutaj emblemat, pokaż, bratko. Co te śledziki oznaczają? Śledziki to jest herb Giżycka. Poczekaj, pokażemy herb Giżycka. No i skąd Giżycko? Tak, sponsorem naszych strojów jest taki zaprzyjaźniony człowiek z Giżycka, który również tam prowadzi drużynę, pana Mirosława Wójka w zasadzie również pozdrawiam, także... Pozdrawiamy Giżycko. Tak, dokładnie, dziękujemy za stroje.